kurde. Jeszcze raz. Hej wszystkim, z tej strony Pygy. Ej. Chwila. Czemu mi pad nie działa, do jasnej cholery? A, bo gra nieaktywna. I tak nie działa. Muszę znowu przyciski ten ogarnąć, czyż nie? Cholera. No więc, kiedy to będę robił, to powiem wstęp. Cześć wszystkim, z tej strony Pygy. A to jest... tak, continue, ale... Do jasnej cholery, ja chcę przyciski zmienić! Ah, fuck me! Chwila. Więc... Cześć wszystkim, z tej strony Pygy, a to jest... chwila, ja tutaj wszystko panuję pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą, moment. No i? Czemu kurde? Pada nie mogę skonfigurować, do jasnej cholery! Kurwa, podłączyłem innego i... Muszę od nowa konfigurować, ale nie mogę, bo gra mi na to nie pozwala. Ach, fuck this, będę na klawiaturze w takim razie grał. Przy okazji... Zapomniałem o Google tłumaczu. Jakbym gdzieś się zatkał podczas tłumaczenia. Ja pierdolę. Gdzie kurde się te opcje zniknęły, do jasnej cholery? Więc tak, moment. XC, ale kurde Z mam. Nie wiadomo gdzie. Ale hej, enterem też będzie można było robić co nieco. Okej, więc... no. Poradziłem sobie z całą sytuacją, ponieważ mam tutaj karton soku pomarańczowego i on mnie ocalił od apokalipsy. A niech sobie stanie tutaj, bo będę na pewno sobie pił od czasu do czasu. A więc no, długo tego, dawno nie było odcinka z tej gry. W ogóle żadnego odcinka na kanale Let's Playowym, chwila. A może? Nie. Niech to. Kurde, tak to jest, jak się ma francuską klawiaturę i tak to jest, jak w grze nie da się zmienić sterowania. Okej, więc ostatnim razem co było? Przeszedłem przez tą całą fabrykę. I to było bardzo wkurzające miejsce, ponieważ ten cały albinos do mnie cały czas dzwonił. I wygadywał jakieś bzdury, kurde, facebookowe, co mnie nie obchodziło. I... Przy okazji, być może to będzie ostatnia sesja z tej gry, nie wiem. Postaram się ją przejść dzisiaj, ale... Nie, kurde, zaraz nie widzę na OBS-ie. No, teraz widzę, od jakiego czasu już nagrywam. Kurde, 3 minuty i nic nie zrobiłem. Teraz chyba będzie walka z bossem, o ile dobrze się orientuję. Nie jestem... Ahuhuhu. Okej. Czy słyszałeś, co przed chwilą powiedzieli? Nie. Powiedzieli, że człowiek noszący bluzkę w paski przejdzie tędy. Słyszałem, że nienawidzą pająków. Ej, ale ja lubię pająki, są w porządku. Słyszałem, że lubią na nich... lubią je deptać. Nie, ja kurde... Słyszałem, że lubią wyrywać im nogi. To nieprawda. Ja jak widzę jakiegoś pająka w domu, to biorę jakieś takie pudełko plastikowe i po prostu wsadzam go tam i później wypuszczam. Ponieważ no, jakbym próbował do ręki tego pająka złapać, to by po prostu mi spierdzielił. Słyszałem? O. Siema. Słyszałem, że są bardzo... no, że nie wydają zbyt dużo pieniędzy. No sorry, ale jak ten całe kurde te kosztują z 1 000 000 złotych, to ja dziękuję. Myślisz, że twój smak jest zbyt wyrafinowany jak na nasze bułeczki, czyż nie, kochanie? Huhuhu. Nie zgadzam się z tym. Myślę, że twój smak jest dokładnie taki, jaki ten następny te chyba pączki potrzebują, czy coś.
Mufet cię trafuje. Chcesz wpierdol, tak? Ja pierdzielę, jak ja sobie poradzę teraz z tym. Ale nie, dobra. P10G, strugle? Struggle, ten. Niech będzie. Próbujesz uciec z tego, ale... Ona zakrywa ci gębę i się z ciebie śmieje. Ty, kurde. Nie wyglądaj tak niebiesko, mój drogi. No sorry, ale jak ty mnie tutaj dusisz? Myślę, że fioletowy lepiej pasuje do ciebie, hu hu hu. Okej. Jeszcze raz spróbuję. Tata. Czemu jesteś taki ten, blady, powinieneś być dumny. Kurde, jak ja się duszę, to jestem blady! Okej, na razie nie jest trudno, ale coś mi się zdaje, że... za niedługo dostanę w pierdziel. A? Zniżkę mi daje? Niby kurde za co? Ja nie chcę niczego kupić. Jestem dumna z tego, że zrobisz mi bardzo pyszne ciasto. Zawsze mogę spróbować. O cholera, dostałem w pierdziel. Nieważne. Strugle. Nic się nie stało. No to wypuścić cię, nie bądź głupi. Wiesz co? Ty nie będziesz głupi, jak dostaniesz w pierdziel. A, spróbuję. Mam dużo pieniędzy. Zmniejsza atak na tą turę. Twoja dusza zrobi tak, że będzie tu każdy pająk bardzo szczęśliwy. Osiedl. No i co, ja... przyjął mi w pierdol chyba dać. Solidny. 35! Zobaczymy. Na tą turę! Czas na śniadanie... O, fuck! To mnie, kurde, nie zmyli. Ha! O, kurwa. Dobra, mam ciebie dość. Dostaniesz w łeb. No. Ta osoba, która ostrzegła nas o tobie. Czemu plus 1 HP mi się odnawia? Nie... dała mi bardzo dużo pieniędzy za twoją duszę. Okej, no to dostaniesz w pierdziel w takim razie, jak jesteś jakimś zabójcą do tego. Co ja mogę zjeść, a co nie? Widzę, że tutaj te... mogę chyba, ale... stawię na potem. Mieli taki słodki uśmiech i... wiecie, co mi się z tym uśmiechem kojarzy? SNES. Jego uśmiechu nie lubię, bo wygląda na dwulicowy. To dziwne, ale widziałem jego w cieniach zmieniający ten... kurde, to on potrafi zmieniać swoje formy? Death Spell 1. No w sumie kto inny się uśmiecha w tej grze? Papierus? Ale on został omamiony przeze mnie. Więc hej. O, czas na żarcie, a zapomniałem nakarmić mojego zwierzaka. Wiesz co zaraz nakarmisz? Mój wskaźnik expa. Powinienem chyba się uzdrowić. Nie? Nie! Tak, w następnej turze się uzdrowię. Dobra.
dzięki tym pieniądzom wszystkie klany pająków będą nareszcie razem. Kurde, nie obchodzi mnie to, jeżeli chcesz mnie zabić, to ja ciebie kurde rozpierdzielę zaraz. Ponieważ nieważne ile razy gra będzie wymawiać, że jestem tym złym, to mam prawo się bronić. W sumie gówno mnie to obchodzi. Gin. Okej. Oh my god! To dezorientujące, ale dobra. Wyszedłem bez szwanku. Na razie. Nieważne, przestań pierdzielić. Nie obchodzi mnie to. Zapomniałem, że mogę się ruszać, kurde. Na boki. Chwila. Mogę coś potkać? Ta, zamknij gębę. Wakacje, tak? A zgadnij, kto by nie poszedł na wakacje, gdyby przegrał tą walkę. Nieźle. Czas na obiad. Wiesz, gdzie jedzą pająki? W Azji. I ciebie bym tam z chęcią zaprowadził. Przez to, co ty mi tu robisz. Wiem, bo widziałem Azja Express. Widziałem, jak nasi jedzą, kurde, pająki. I to było smaczne. Znaczy dla nich, nie dla mnie. Wciąż żyjesz, Ahu? O, mój zwierzaczek wygląda na to, że czas na deser. O, telegram od pająków z ruin. Co? Mówił, że widzieli cię i... pomogłeś im dać pieniądze na ich... O, widzisz? O mój, wygląda na to, że było... to wszystko było jedno wielkie nieporozumienie. Myślałem, że byłeś kimś, kto nienawidzi pająków. Osoba, która zapytała o tą duszę... musiał być inny człowiek w... pasiastej koszuli? Że co? Mój klon? Wybacz za te kłopoty. Oddaj mi kasę i moje itemki do leczenia! Okej. Au, żartowałam. Oszczędzę cię. W porządku. Nie, stop! Merci, sper. Hagi! Ahuhu. To było fajne. Na razie, kochanie. Jestem twoim kochaniem! Okej, ale... gdzie mogę przedmioty kupić? Powiedziałeś, że mogę coś tam wrócić do ciebie bez... nie płacąc żadnych pieniędzy? Kurwa, teraz mi się przydadzą, bo pewnie ten zaraz mnie zapierdzieli. O, siema. Tutaj jesteś. Zawsze możesz przyjść do mnie. Po prostu zachowuj się tak jak trzeba. No dobra, ale... Holy moly, chwila. Gdzie tutaj? A, dobra, item. To do jedzenia, to do jedzenia. Nie wiem, może buty do baletu też zjem, albo bandany. Dla chcącego nic trudnego. Gdzie tutaj mogę itemki kupić? Zapiszę przy okazji. Ta, save. Nie mogę się nigdzie... Nie, kurde, tutaj nie będzie. O, mam przejebane. O, będzie to bardzo bolesne. Muszę się ogarnąć z tym unikaniem. Daj kurde mi coś, sprzedaj mi! Mam pieniądze! Ach. Jesteś okropna, wiesz o tym? To plakat, na którym widnieje ostatni ten... coś tam robienie na tym... na stage'u Megatrona. Tragiczna opowieść
dwóch gwiezdnych ukochanków, którzy zostali odseparowani przez przeznaczenie. Wygląda na to, że już prawie czas. O, na przedstawienie prawie czas. No to zgadnijmy, dostanę. Och, ten człowiek. A weź mi pierdalaj, czy może być? Nie, no wiedziałem, że tak będzie. Słuchaj! Moja jedyna prawdziwa miłość, słuchaj. Ja, mnie? Maszyny? Undertale The Musical? Czemu gra się zmieniła? I tytuł. Nieważne. Słuchaj, mnie maszyny nie interesują w ten sposób, okej? Okay? Ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, żebym wsadził do takiej mojego siusiaka i by mi to... I bym to lubił. Weź się uspokój. Czy to jest scenka z Final Fantasy VI z opery? Czemu mi to przypomina? Ta muzyka. A tylko zaraz mnie tutaj będziesz Celes naśladował. Wiedziałem. Proszę, uciekaj. Król potworów zakazuje twojego zostania. Właśnie tego chcę, kurde! Chcę wrócić do siebie! Tak, ludzie muszą żyć daleko stąd. Nawet jeśli... To złamie moje serce. Ty się uspokój. Wsadzą cię... w dungeonie, w jaskini. Będzie do dupy. I wtedy... bardzo dużo razy umrzesz. To jest, kurde, Final Fantasy VI! Płacz, płacz, płacz. Takie smutne, że to się dzieje. Ja stanę dupą do widowni. Takie smutne. To takie smutne, że idziesz do jaskini. Czy do więzienia. No cóż, na razie. O, ty... Tak to jest, jak się stoi dupą do widowni. O nie, co ja zrobię? Moja miłość została wrzucona do więzienia. Do więzienia, w którym układanki są takie okropne, że moja miłość zginie. Weź ty, ile razy mam ci mówić? O niebiosa, miejcie litość. To okropny... okropny labirynt z kolorowymi kratkami. Każda kolorowa kratka ma swoją sadystyczną funkcję. Dobrze, że nie jestem masochistą. Na przykład zielona kratka zdaje nam głos i wtedy walczysz z potworem. Czerwona kratka... właściwie chwila. Czy nie widzieliśmy już tej układanki jakieś 100 pokojów temu? Raczej tak, i się spierdoliła. No właśnie, pamiętasz te wszystkie zasady, czyż nie? Nieważne, i tak pewnie się spierdzieli. Świetnie, w takim razie nie będę tracił mojego czasu się powtarzając. O, i lepiej się pośpiesz. Ponieważ jeżeli nie przejdziesz przez nią 30 sekund... O. Zostaniesz podpalony przez te ognie. Ha, 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 ha. Myślałem, że coś między nami jednak będzie. Ale wiesz co? Tak nigdy nie było i nigdy się nie stanie. Moja biedna miłość, jestem wypełniony żalem, nie mogę przestać się śmiać. To są dwie oddzielne... nieważne. Do powodzenia. Chwila. Dużo tego jest? Ale nawet jeżeli mi się nie uda przez to przejść, to na pewno jakiś bullshit się stanie i mnie to ocali. O. Och, jest mi tak przykro, ale wygląda na to, że wyczerpał ci się czas.
Oto nadchodzą ognie. Myślisz, że jesteś taki gorący? Spierdzielaj. Zbliżają się. Zbliżają się, o ja. W każdym momencie. Robotyczny kaszel. Ring. Uważaj, uratuję cię. Hakuję się do firewalla teraz. O, firewall, niech zgadnę, co teraz będzie. Firewall się rozpierdzieli. O. O, nie, jak mogło się to stać? Znowu zostałem wykiwany przez inteligentnego doktora Albinosa. Możesz teraz spierdzielać. No właśnie. No dalej, Megatron. Poddaj się. Nigdy nie będziesz w stanie nas pokonać. Nie dopóki pracujemy razem. Twoje układanki się skończyły. Teraz idź do domu i zostaw nas w spokoju. Układanki, koniec. Alfons, kochanie, o czym ty mówisz? Czy zapomniałaś, co zielone kratki robią? Robią dźwięki, wtedy musisz walczyć. Nie mam przedmiotów do uzdrawiania. Tym potworem jestem ja. Uuu, całe HP mi przynajmniej odnowili, dziękuję. Crab Apple, Instanut, dobra. Czy to czasem nie ten? Nie wskrzesza mnie? Nieważne. Okej, jak chcesz wpierdziel, to be my guest. Miss. To jest to, darling, say goodbye. Czy to twój telefon? Lepiej go odbierz. Hej, wygląda na to, że jest źle, ale nie martw się. Jest jedna ostatnia rzecz, którą zainstalowałem na twoim telefonie. Mam nadzieję, że to nie jest żaden Facebook kolejny. Widzisz ten zielony przycisk? Idź do... ten. A, akt menu i wciśnij go. Yellow. Wcisnąłeś zielony przycisk. Telefon rezonansuje z... tym Megatronem. To to, kochanie, powiedz goodbye. A? Teraz wciśnij z. Galaga. Och. Och. Pokonałeś mnie. Jak to może być? Jesteś mocniejszy niż myślałem i tak dalej. To pewnie tylko podstęp. Whatever. Ring. Wygląda na to, że go pokonałeś. Udało ci się, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Wszystko dzięki tobie. Co? O nie, to znaczy... Byłeś, to ty robiłeś wszystko, co było fajne. Po prostu napisałem trochę głupich programów na twoim telefonie. Hej. To może być trochę dziwne, ale... Czy mogę ci coś powiedzieć? Pewnie, czemu nie. Chyba, że chcesz mi powiedzieć, że... Nie! Mnie żółte jaszczurki tak samo jak roboty nie interesują, dobra? Zanim cię spotkałam, ja tak naprawdę... Nie lubiłam się zbyt bardzo. Podczas długiego czasu czułam się jak totalna porażka. Jakbym nie mogła zrobić niczego bez w efekcie końcowym zawodzenia wszystkich dookoła. Ale prowadzenie ciebie po prostu... Przez prowadzenie ciebie czuję się teraz o wiele lepiej, jeżeli chodzi o mnie. Więc dzięki za to, że pozwoliłeś mi ci pomóc. Tak czy inaczej, prawie doszliśmy do rdzenia. To jest zaraz po MTT Resort. No dalej, zakończmy to. Moment. Item. Kurde, ja potrzebuję... Niech to. Potrzebuję itemów do tego! Oh my god, thank you very much!
A ciekawe, ile teraz te twoje lody będą kosztować. Co? 12 niech będzie. Jeszcze. Okej. Item. Wywaliłbym. W sumie, czy mogę wywalić te bezużyteczne przedmioty? Ta w glob. Okej. Item. Ballet shoes. Drop. Item. Manly bandana. Drop. I dawaj. Widzisz, jak mi obchodzą te twoje lody teraz? Zostawię jeden slot wolny, tak na wszelki wypadek. Widzisz? Ja wydaję pieniądze na twoje żarcie, więc nie bądź smutny. Jak nie, to wpierdziel. Hej, hej. Czy pamiętasz moje imię? Ta? Ten, Blaze coś tam. Co? Pamiętasz? Jak mógłbym tak łatwo zostać pokonany? Gdzie moja nagroda? Zawsze będę pamiętał to, że pamiętałeś. Chwila, nie. Pójdę najpierw na samą górę. O, SNES. Hej. Idź na górę tej dziwnej, strasznego alejki i później na prawo, żeby znaleźć jakieś dobre oferty. Z tobą nie chcę gadać. To tutaj ten MTT było, nie? No dobra, zobaczmy. Hej. Słyszałem, że idziesz do rdzenia. Jestem zajęty. Cóż. Dobrej zabawy. Kurde, nie chcę powtórki z papierosa, więc spadaj. O, zajebiście, Megatron. Hotel. Witaj w MTT Resort. Największy apartament, budynek... największy apartamentowiec w Hotlandzie zmieniony w hotel. Nieważne, czy jesteś tutaj na noc, czy tutaj wciąż mieszkasz, MTT Resort... no. Just passing through, nice. MTT Resort jest dumny z tego, że ludzie przez niego przechodzą. Się tu odpierdala. Czy to jest... Widać... Wygląda na to, że Rąsia z Adamsów sobie doczepiła ciało. I pomalowała paznokcie. Ale straciła kolor. Tak, nie będę dzisiaj w domu. Myślę, że w mojej skarbnicy jest zimna pizza, którą możesz sobie podgrzać. Ta winda idzie prosto do... O! A! Przestała działać, kurde. Ta winda idzie prosto do stolicy, ale przestała działać. Hotel daje z siebie wszystko, żeby wszystkim tutaj umilić czekanie, tak jakby. Jako śluz jestem wkurzony. Hello. Tak? Wiemy. Winda do miasta nie działa. Ponieważ przez ten incydent pokoje są... kosztują specjalnym... i no zmniejszone te koszty są. 200 g. Czemu nie? Fabulous, eskortujemy cię do twojego pokoju. Chwila. O co z tym chodzi? Okej. To zmarnowałem 200 g. Ale dobra, i tak jeszcze mnóstwo kasy mam. Stać mnie, kurde. Uciekam stąd. On jest straszny.
Dobra, już w pożądalu. Działa winda? Co? Pokój? Klucz? Nie, nie robimy tego. Jeżeli wyjdziesz z pokoju, będziesz musiał zapłacić jeszcze raz. Nie, dzięki. Daj nam znać, jeżeli zmienisz twój ten... twoje zdanie i miej spektakularny dzień. O! No kurde, mogłem tylko tutaj przejść! Ja pierdzielę! Ring. 7 days! Kuch, Kimoni Soul. Nikt więcej nie powinien tutaj być. A no cóż, nie możemy się o to teraz martwić. Coś mi się zdaje, że oni... czy to kolejne jakieś przydupasy, które będą chciały mi dać w pierdol. O Jezu!